Witam Was w nowym odcinku. Tym razem przygotujemy danie, myślę, że na specjalne okazje. Coś, co robi wrażenie, czyli pieczeń. W tym wypadku jest to jagnięcina, udziec jagnięcy. Mam specjalne naczynie, które idealnie spisze się przy wielkoformatowych potrawach. Tym naczyniem jest oczywiście nasz nowy produkt, czyli Bombatina. Naczynie o pojemności 12 litrów, wyposażone w pokrywę Venturi, która przyspiesza czas gotowania, a produkty przygotowywane w tym naczyniu zachowują więcej wartości odżywczych. Rozgrzewamy naczynie na dość dużym ogniu, ponieważ zaczniemy od przesmażania mięsa. To, co jest bardzo ważne, o czym zapominamy, każde mięso przed pieczeniem, duszeniem, gotowaniem, jakąkolwiek obróbką, poza przygotowywaniem wywarów, bulionów czy sosów, gdzie smaki mają uciekać jak gdyby do płynu, do wody, w której gotujemy produkty, należy je obsmażyć. W tym momencie wszystkie cenne składniki odżywcze, ale też soczystość tego mięsa, woda w nim zawarta, cały smak zostanie zachowany wewnątrz. Po około 4 minutach rozgrzewania naczynie jest gotowe. Mam tutaj udziec jagnięcy. Układamy tą stroną z tłuszczem. I smażymy na złoto-brązowy kolor. Im więcej koloru, tym więcej smaku. Do jagnięciny jako dodatek wybrałem bataty, czyli słodki ziemniak, bardzo popularny w Afryce, w Ameryce Południowej, coraz częściej dostępny w Polsce, w zasadzie w prostych sklepach sieciowych. Polecam bardzo to warzywo ze względu na mnóstwo wartości odżywczych, ale też wspaniały smak. Ta słodycz idealnie będzie pasowała do jagnięciny. Jak wiadomo, jagnięcina jest dość charakterystycznym mięsem. Ma bardzo dużo smaku. Nie wszyscy za tym smakiem przepadają, natomiast właśnie taki słodki kontrapunkt idealnie pasuje do jagnięciny. Do obróbki batatów wybrałem dobrze Wam już znaną technikę gotowania na parze. W tym celu zmontowałem sobie taki oto parownik. Wlewamy odrobinę wody. W środku umieszczamy oczywiście bataty. Bataty gotujemy razem ze skórką, ponieważ jak wiadomo wszystkie skórki warzyw zawierają najwięcej witamin, błonnika, ale też smaku. A dzięki gotowaniu na parze zachowamy wszelkie walory estetyczne, ale też zdrowotne tego produktu. Przykrywamy pokrywą Venturi z zamkniętymi otworami. Od momentu zagotowania 15 minut. Jagnięcinę obracamy na drugą stronę. Zobaczcie, jak wytopił się tłuszcz. Jakiego nabrała koloru. Jagnięcina jest obsmażona, będziemy ją dusić w czerwonym winie, ale odrobiny słodyczy dodadzą tutaj warzywa, przede wszystkim marchewka, ale także por, cebula, pietruszka, podstawowy zestaw włoszczyzny do każdego wywaru, sosu. Myślę, że tutaj sprawdzi się doskonale. Warzywa kroimy na duże kawałki, ponieważ pamiętajmy, że czas duszenia, gotowania będzie stosunkowo długi, nie chcemy, żeby się rozgotowały. Tak więc około 3-4 cm kawałki będą tutaj odpowiednie. Cebulę kroimy na połówki razem z łupiną. Łupiny zawierają bardzo dużo smaku. Tak jak dodajemy upaloną cebulę z łupiną do rosołu, dokładnie tak samo robimy w przypadku sosów. Warzywa układamy wokół mięsa. Cebulę przekroimy do dołu. Dodajemy także główkę czosnku w całości przeciętą na pół. Dookoła rozrzucamy włoszczyznę. Do jagnięciny pasują także słodkie i korzenne przyprawy. Ja akurat postawiłem na cynamon i anyż. Anyż świetnie pobudza trawienie i dzięki niemu czujemy się lekko po posiłku. Nasz żołądek jest zrelaksowany. Natomiast cynamon doda nieco orientalnej nuty i może przypomni nam ostatnie wakacje. Dodajemy w takim razie 2 laski cynamonu. Warto jednak przełamać na połówki, tak żeby uwolniły więcej smaku. I 2-3 gwiazdki anyżu. Dodajemy także taki nasz bukiet garni. Ja wybrałem akurat rozmaryn, tymianek. Bardzo klasycznie. I całość zalewamy czerwonym winem. Oczywiście wytrawnym.
przykrywamy pokrywą Venturi, oczywiście z otwartymi otworami, ponieważ mamy tam około pół litra wina, mięso puści nieco płynu, a sos musi się odredukować, czyli odparować, po to, żeby był intensywny, skoncentrowany i ładnie okleił mięso. Gotujemy na średnim ogniu około 2 godziny, mniej więcej godzina na 1 kg mięsa. Jeżeli używacie Państwo kuchenek indukcyjnych, polecam, temperatura około 120-140 stopni, moc na trójce. Czas, tak jak mówiłem, około 2 godziny, natomiast pamiętajcie o tym, każdy sprzęt jest inny i musimy dostosowywać to do własnych realiów. Po około 2 godzinach jagnięcina jest już uduszona i możemy zająć się grzybami. Wybrałem grzyby shiitake ze względu na bardzo intensywny smak, ale możecie też dodać pieczarki albo dowolne inne ulubione grzyby, bądź też warzywo. Na rozgrzaną patelnię diamentową, bez tłuszczu, bezpośrednio wrzucam grzyby i dodaję odrobinę wody. Dzięki temu szybko się uparują, zmiękną i będziemy mogli je dorzucić do mięsa. Po około 3 minutach grzyby w pierwszej fazie, gdy podlaliśmy je wodą, delikatnie się uparowały. Następnie, gdy woda odparowała, nabrały ładny, złoty kolor. Więc są idealnie już wysmażone, jagnięcina gotowa, bataty, jak widać, para buch gotowe. Także składamy na talerz. Sam jestem ciekawy, jak wygląda jagnięcina, bo powiem szczerze, jeszcze do niej nie zaglądałem. Premiera. Całkiem apetycznie. Przełożę ją teraz na deskę, żebyście mogli zobaczyć, jak wygląda w całej okazałości. Myślę, że jest to naprawdę spektakularne danie na jakąś specjalną okazję albo wspaniały niedzielny obiad. Tutaj natomiast mamy jeszcze uduszone warzywa z cebulą. Pamiętajcie, że takie warzywa z sosu doskonale smakują i można je wykorzystać jako garnitur naszego dania. Możemy zabrać się więc za porcjowanie mięsa. Pamiętajmy, że tutaj w środku znajduje się kość, więc zaczynamy kroić od tej grubszej strony. Zobaczcie, jak to wygląda. Ile soku uwalnia się z mięsa. Na talerz nakładamy połówkę uduszonej w sosie cebuli. Zobaczcie, jak pięknie wygląda. Jest cudownie miękka i soczysta. Jedyne, co musimy zrobić, to zdjąć tą łupinę. Odcinamy koniec. I tak uduszoną cebulę w całości przekładamy na talerz. Do tego bataty. Bataty ugotowane na parze. Batata przekrajamy na pół. Delikatnie ściskamy tak, żeby uwolnić miąższ. I nakładamy na talerz. Hojna porcja pieczonej jagnięciny. I to, co najważniejsze, czyli sos. Odstawiam naczynie. I dodaję grzyby. Zobaczcie, jak ładnie się skarmelizowały. Pamiętajmy, że im więcej jedzenie ma koloru podczas przysmażania, tym ma więcej smaku. Ważne jest, żeby produkt nabierał tego koloru, bo wtedy zyskujemy odpowiedni efekt smakowy. Na koniec myślę, że odrobina świeżego tymianku i danie będzie gotowe. Ciekawe swoją drogą, gdzie jest Ania? Jestem. O, już jesteś. Ja mam gotowe się, dla Ciebie danie. Bałam się, że zapomnisz. Nie, absolutnie. Spróbuj, co dla Ciebie przygotowałem. Pieczeń jagnięca. Od czego mam rozpocząć? Są bataty, jest pieczona cebula, grzyby shiitake i jagnięcina. Mam ochotę na wszystko. Rozpocznę od grzyba, ale jedna uwaga. Bombatina, 12-litrowe słodkie maleństwo. Wydaje mi się, że jest niezbędne. Kaczki, kurczaki, indyki, szynki. Dokładnie. Nie potrzebujemy piekarnika. Tej wielkości naczynie wystarczy do ugotowania naprawdę dużego obiadu albo wigilii, świąt. Oczami duszy widzę na kuchni mojej mamy. Skonsumuję. Próbuj. Może nóż jakiś ci jeszcze dam.
Bardzo smaczne. Próbowałeś? Nie, jeszcze nie próbowałem. Proszę, nóż dla ciebie. Grzybek rzeczywiście bardzo smaczny. Po raz pierwszy jem. Nie miałam okazji jeszcze shiitake skosztować. Jagnięcina. Jagnięcina bardzo mi smakuje. To jest bardzo dobre mięso, jagnięcina, baranina. Czasami się boimy przygotować coś takiego, że dokładnie, to będzie bardzo trudne, a się okazuje, że w twoich rękach to się wydawało bardzo proste. W tych naczyniach to jest bardzo proste. Naczynia plus mistrz, plus dobre mięso, to jest gwarantowany sukces. W takim razie cieszę się, że zainspirowałem Anię. Może przygotujesz w niedzielę dla swojej rodziny taki obiad? Z ochotą, rodzinie i przyjaciółom. Wam również życzę, żebyście zamienili się w kulinarnych mistrzów w swoich domach. Z takimi naczyniami to jest na pewno możliwe. Smacznego!